Dzisiaj, Szanowni Państwo, chcę troszeczkę opowiedzieć o dwóch aspektach, które są bardzo mocno związane. Przede wszystkim o wychowaniu, o tym, jak się wychowujemy, nie my, ale jak nas wychowują, jak wychowanie ma wpływ na nas, na to, kim jesteśmy, jak postrzegamy rzeczywistość. I chcę o tym opowiedzieć w kontekście czegoś, co się nazywa takim monomitem, a wielkim archetypem, który można nazwać podróżą bohatera, czy prawą bohatera. W projektach, które realizuję, teraz jest taki projekt, który zamykam, on jest dla młodzieży, głównie skierowany do młodzieży, nazywa się Odmienne stany teatralności. To jest projekt, jak mówię wcześniej, z pogranicza teatru i psychologii. W tym projekcie młodzi ludzie dotykają swojego potencjału osobowościowego, ale też dotykają swojej indywidualności, bo to trzeba też rozgraniczyć coś, co jest osobowością, co jest, można powiedzieć, swego rodzaju projekcją ego, a coś, co jest indywidualnością, coś, co ma więcej wspólnego z samoświadomością, a z kolei samoświadomość jest takim magicznym sformułowaniem, do którego dążymy. Nie wiemy dokładnie, co to jest, ale dążymy. I w tych projektach, które realizuję z młodzieżą, kluczowym aspektem jest ćwiczenie Oto moja historia. Młodzi ludzie spotykają się z doświadczeniem, z bagażem własnego doświadczenia i próbują ten bagaż zapisać w formie historii, w formie pewnej opowieści, usadowując siebie jako bohatera tej opowieści. Bardzo ważne jest to, żeby to była opowieść, która bazuje na ich doświadczeniu. Ona wypływa z tego. Jest takie powiedzenie Aldusa Huxleya. Wiecie, kim był Aldus Huxley? Znacie Huxleya? Nowy Wspaniały Świat, tak jest. Dokładnie, Nowy Wspaniały Świat. Też napisał taką książkę o drzwiach percepcji. To też jest taka jego pozycja. Huxley powiedział, że doświadczenie to jest nie to, co nam się przydarza, ale to, co robimy z tym, co nam się przydarza. Czyli na ile wykorzystujemy mądrość doświadczeń, które są nam dane w życiu. I ci młodzi ludzie w tym, zanurzając się w własne doświadczenie, we własne historie, doświadczają samych siebie. To doświadczenie samego siebie profituje tym, że lepiej rozpoznają swoje role, swoje osobowości. A poprzez rozpoznanie swojej osobowości lepiej dochodzą do indywiduum, do indywidualności, do potencjału indywidualnego, który jest w każdym z nas. To są bardzo intymne spotkania, bo droga jest bardzo trudna. No tak jak kiedyś droga bohatera. Bohater wyruszał w podróż, brał miecz i walczył ze smokami. Ginął, przeżywał. My też wyruszamy w podróż. Każdy z nas wyrusza w podróż. Rodzimy się, dorastamy, mamy wyzwania, zdobywamy coś, bądź nie zdobywamy i umieramy. Nasze życie jest naszą podróżą. I wiecie, kiedy myślę o tej podróży, to kluczowym momentem jest sytuacja, w której spotykamy się z mechanizmami, które są odpowiedzialne za postrzeganie rzeczywistości, które jest wokół nas. Opowiem tutaj parę historii. Jedne są z mojego życia, jedne są spreparowane. Ale są tak spreparowane, że dotyczą, że można je przypasować do naszych własnych doświadczeń. Te historie będą opowiadały o tym, jak kształtują się mechanizmy, które mają wpływ na nasze postrzeganie rzeczywistości. Mają wpływ na to, w jaki sposób my wyruszamy w swoją historię. Nasze ego, czyli ta część z nas, która odpowiada za to, jak postrzegamy rzeczywistość, sposób, w jaki postrzegamy rzeczywistość, tworzy w nas wewnętrzne obrazy, wewnętrzne historie, wewnętrzne bohaterskie eposy, które tworzy po to, żeby przez pryzmat tych eposów radzić sobie, postrzegać rzeczywistość. Te eposy nie są nasze, te historie w nas nie są wymysłem naszym i tym. My te historie dostajemy. Dostajemy dosłownie w spadku, dostajemy je od naszych rodziców, od naszych opiekunów. Te historie, jak wirusy, można z tego rodzaju powiedzieć, przeskakują z ludzi, którzy nas wychowują, na nas. Kluczowym momentem jest tutaj to wychowanie, o tym mówię. Pierwsza historia. Wyobraźcie sobie chłopca. Ma 4 lata. Obok niego stoi ojciec. Ojciec jest taki rzutki, taki energiczny facet.
30 parę lat. Poznałem wszystko mu. Widać, że jest taki... jest zaangażowany w tą rozmowę. Jest takie powiedzenie obiektywne, które, takie powiedzenie, które mówi, jaki ojciec, taki syn. Ojciec ma potencjał. Więc śmiało można powiedzieć, potencjał, który jest widoczny w jego sposobie bycia, w jego zachowaniu. Jego synek prawdopodobnie odziedziczył ten potencjał. Czy on jest wyrażany w ten sam sposób, czy też inny. To już jest druga sprawa. Natomiast on ten potencjał w sobie ma. I teraz ten mały chłopczyk. Jeżeli jest aktywny młodzieńcem, czego będzie szukał rzeczywistości, która go otacza? Jeżeli ma w sobie aktywność, ma w sobie jakiś potencjał. Ujście. Czego? Ujście. Ujście, wyzwań. A inaczej, co będzie go interesowało? Może takie pytanie zadać. Czyli jeżeli jesteś aktywna, to będzie cię interesował ślimak na przykład? No nie. Co cię będzie interesowało? Dobrze, że jesteś małym chłopcem. Wyobraź sobie jako małego chłopca. Biegać, latać, skakać. Biegać, latać, skakać. Pięknie, biegać, latać, skakać. Czyli będzie go interesował ruch. Jego świat, jego wyobrażenia będą chciały dążyły do ujścia, tak? Czyli on będzie szukał potwierdzenia tego, co ma w sobie. Tych mechanizmów, które są w sobie. Więc będzie zauważał rzeczy, które odpowiadają temu postrzeganiu, jemu wewnętrznemu, jego wewnętrznej projekcji. Co będzie go interesowało? Na pewno, że jeżeli jest chłopcem, będą go interesowały co? Dziewczyny. Na tym poziomie nie interesuje go ruszanie. Ale wracamy do tego, co tego młodego człowieka rusza. A mianowicie na pewno go rusza to, co się porusza. A jak się porusza, to jest co się porusza? Samochód, zdecydowanie, słuchajcie, energia, szybkość, blask, karoserii. I ten młody chłopak stoi na skrzyżowaniu. Ojciec rozmawia przez telefon. Ojciec jest bardzo aktywny. Synek też jest aktywny. Synek ma 4 lata. Ojciec ma 30 par. I teraz wyobraźcie sobie, za rogu wyjeżdża samochód. Czerwony. Jest słońce. Chromowane dodatki. Karoseria się błyszczy. I słyszy, wiesz... Może źle to, że tak powiem, zagram, ale wiecie, taki bulgot silnika, taki amerykański bulgot silnika. V8. Jaki? V8. V8, tak jest. To jest jakieś na pewno V8. To jest V8, blasty silnik, tak. On nie wie, że to jest jakiś tam Ford Mustang, kabriolet. Dla niego to jest wielki... Jakie są te restauracje sklepowe? Lecicie, jak Matchbox kiedyś była, teraz co jest? Hot Wheels. Hot Wheels, tak. On patrzy na to, kurde, Hot Wheels. Ale jaki wielki. I ten Hot Wheels... On ci to rozmawia przez komórkę. On patrzy na ten samochód. On już wie, że nie może do niego pobiec. Co on zrobił? W tym momencie. Słucham? Woła tatę. Woła tatę. Dlaczego woła tatę? Zgodzicie się z tym, że woła tatę, czy nie woła? Nie, odrywa się od taty. Co ten chłopiec zrobi? Konkretnie powiedzcie, co ten chłopiec zrobi. Na 100% zrobi dokładnie to. A jeżeli nie za rękę, to na pewno za nogawkę. I co powie? Tato, zobacz. Patrz, tato! Tato, zobacz. Dlaczego tak zrobi? A dlaczego chce się podzielić tym? No bo tata jest fajny gość dla niego. Tata jest fajny gość. A dlaczego tata jest fajny gość? Nie wiemy, czy on jest fajny gość. Tak? One się leżą pod tobą, że jest kupić. Czekajcie, stop. Nie wszyscy naraz. Jeszcze raz. Tata może. Jeszcze raz możesz powtórzyć? Nie musi kojarzyć ojciec z kimś, kto może nabyć dla niego takie, co mi się wydaje. Nie wiem, to wisi, czy to może nabyć. O co nie? On jest czysty w tym momencie. On patrzy na to i po prostu ma... To jest pasja. Co? Dzielenie się z naszą naturą. Dzielenie się z naszą naturą. No tak, to są eksperymenty, w których jakby małpy zostawiają te same przedmioty, które ludzie na różnych etapach rozwoju. Tak. I podstawową różnicą w tym, jak one się zachowywały, było to, żeby dzieci się dzieliły tymi zabawkami, małpy je przyganiały do siebie. No dzieci też tak robią. Na przykład jakieś tam grupy, tak? Okej, szanowni państwo, dlaczego on się chce podzielić? Tak naprawdę, nie szukajmy wokół rzeczy, tylko szukajmy sedna. Chce przejechać tym samochodem. Jak? Chce się przejechać samochodem. Dlaczego chce powiedzieć ojcu, dlaczego chce się podzielić ojcem z to, że widzi ten samochód? Dlaczego? Pokrewieństwo tego potencjału? Chce się pochwalić, żeby to zobaczył. A dlaczego chce się pochwalić, żeby go zobaczył? Szuka uznania. Bo go zrozumie. Szuka uznania. Dlaczego szuka uznania? Ojciec samochodu. Dlaczego szuka uznania? Bo chce być zauważony. Chce być jak ojciec. Dlaczego chce być jak ojciec? Dlaczego chce być zauważony? To, czym mówię, to jest bardzo istotne, kochani, bo tak się tworzą wszystkie projekcje jego. Tak się tworzy... Archetypy. Tak się... To jest archetyp, ale dlaczego? Jak? Potrzebuje tego. Dlaczego potrzebuje tego? Bo ma to wdrukowane. On jeszcze tego nie ma wdrukowanego. Nie widzi takiego może idealnego ja w ojcu i
dlatego on wszystko mówi. On tego tak nie nazywa. Kim jest ojciec dla takiego chłopca? Wzorcem. Mało. Połowa świata. Mało. Bogiem. Tak jest. Dokładnie. Ojciec jest Bogiem, szanowni państwo. Ojciec dla tego dziecka jest Bogiem. Dlaczego jest Bogiem? Bo on tylko przeglądając się w nim, może siebie stworzyć. Ten mały chłopiec. On patrzy na tatę i jeżeli widzi, że tata mówi, dobrze synu, to on wtedy wie, że jego decyzja jest dobra. I tylko wtedy przeglądając się w ojcu. Rozumiecie to? To jest proste. To jest prosty mechanizm. I on szarpie tatę. Szarpie tatę z całej siły. To zaraz ma wszystko mówię. On się mistrzy na niego i nagle czuje, że go coś szarpie z całej siły i przeszkadza. I tata reaguje tak, co ty kurwa robisz, nie że przez telefon rozmawiam? Ja pierdolę, kurwa, ale kazał mi być niewierzy na to. Dziecię. Co się z tym ojcem stało? Słucham? Biedny dziecko się za niego nakrzyczy. Co się stało jeszcze? Wartości poprzestawiają. Co to znaczy? Mówcie głośniej, bo akustyka jest kiepska. Dziecko się może zablokować. Następnym razem może nie chcieć pokazać. No tak, no dziecko się buduje przekonanie, że po prostu nie warto w ogóle dzielić się jakimiś swoimi emocjami, przeżyciami z tatą i po prostu się zamyka jakby następnym razem. Już nie zareaguje tak, bo nie chce odczuć tej negatywnej emocji, tego krzyku ojca na sobie. Co jeszcze się może stać? Przewartościowuje to. Myślcie jak dziecko, nie myślcie jak dorosły człowiek. Mama jest lepsza. No, mamy, tak. Jest pytanie, wiesz, teraz, dlaczego ta mama wybrała takiego facetu, nie? To jest kolejne pytanie, to się zajmiemy dzisiaj w czasie tego wystąpienia, ale to jest bardzo ważne pytanie. Bo wybieramy ludzi takich, a nie innych, konkretnych. Wiecie co, gdyby na przykład założyć taką sytuację, że ta reakcja, relacja emocjonalna pomiędzy ojcem a synem, ona będzie się powtarzała wielokrotnie w rzeczywistości. Ojciec, synek będzie miał 6 lat, będzie stawiał pierwsze szlaczki w zeszycie. Ojciec popatrzy na niego i mówi, co ty kurwa? I walnie go przez łeb, jak ty piszesz? Potem będzie starszy i cały czas będzie ta deprywacja. Cały czas będzie wpychanie tego synka w dół, cały czas w dół. No, to jest walka między samcami. Ale ojciec jest bardzo słaby tak naprawdę. Ja nie pytam ojca, co się stanie z synem. No, jeszcze będzie gorszy niż on. Nie wiadomo, co będzie. Ballada o Januszku. Może być taka sytuacja. Może być ten człowiek, który się narodzi jako mężczyzna później. On może być taki sam jak ojciec. Może być gorszy. Może być. No ale uczy się, że tak jest. Albo że będzie... taki jest świat, bo to jest o to chodzi, tak? No... No nie, to co ty rozumiesz, że uczy się, że taki jest świat? Znaczy już myślę sobie, tam przywodzi taki ten mechanizm, powiedzmy, jakby ojciec go lał, nie? Do tego, bo tutaj pokazałeś, że ojciec tylko krzyczy, ale zaraz wyciągnie rękę i dziecko widzi, że tak w niego jest w domu, więc on przyniesie ten wzorzec na swój tak, dom, on tworzy obraz tak. świata i potem ten obraz tak, świata będzie przynosił, to jest naturalny. On będzie tak, powielał ten tak. mechanizm. Ten mechanizm ego, który się u niego wytworzy. Oczywiście, że tak. Natomiast pytam się o to, co z niego wyrośnie. Nie wiemy, co dokładnie z niego wyrośnie, bo może wyrosnąć ktoś, kto jest bardzo zamknięty w sobie, ktoś, kto na przykład będzie chciał dobrze dla wszystkich. Ktoś, kto będzie chciał zbawienia świata, żeby świat nie doznał tego, co on. Wszystko, co będzie robił ten młody człowiek, będzie na pewno na 100% działaniem przez pryzmat jego doświadczeń. Wszystko. Ta sytuacja, ta stymulacja z ojcem wpłynie na wszystko, co ten młody człowiek będzie robił w przyszłości. Wszystko. Tak powstaje konkretny mechanizm postrzegania rzeczywistości. Natomiast wystarczy tylko jedna rzecz, że ten ojciec w tym momencie, w którym wydarł się na ten syn, usłyszy tylko to, co zrobił. Nagle te słowa jak bumerang tak przelecą i trafią na niego z powrotem. I on w tym momencie mówi, o kurde, co ja zrobiłem? I w tym momencie od razu przeprosi syna. Przepraszam cię, synek, przepraszam cię. Ja przepraszam, ja nie przepraszam, tak się schowałem. Co chcesz mi pokazać? Ten samochód? Ale super maszyna. I co? Fajny? Ale fajny. Przepraszam cię, synek. Naprawdę, ja się zachowałem bardzo źle. Przepraszam bardzo. Co się wtedy stanie? Oczywiście zakładam, że to jest reakcja czysta u tego mężczyzny. Że ten mężczyzna zachował się tak dlatego nie, bo
sąsiedzi są wokół, albo są przechodnie, jest mu wstyd za swoje zachowanie, ale nagle usłyszał to, co się wtedy wydarzy. Dziecko zapomniał, że sytuacja będzie czasem się ostrożniejsza. Głośniej. Będzie ostrożniejsza z przekazywaniem mocy na początku. Się zakrawa się następnym razem. Wiecie, paradoksalnie nic się nie stanie. Masz wielokrotnie się powtarzać. Wiesz, to ważny jest tutaj moment samoświadomości ojca. Bo zakładamy, że ojciec już wie, że on źle robi. Czyli on będzie zmieniał. Będzie zmieniał, czyli syn wie, że jego reakcja emocjonalna nie jest prawidłowa oczywiście u ojca i on wie, że to jest zła reakcja, ale wie, że tata nie chce tak reagować, że tata walczy z tym schematem, z tym mechanizmem, który prawdopodobnie skąd się wziął? Od jego ojca. Od jego ojca. Jak wirusy. Wirusy. I teraz ten młody człowiek paradoksalnie może się nauczyć jednej bardzo ważnej rzeczy, że świat jest skomplikowany. Że świat jest skomplikowany i warto poznawać samego siebie, rozumieć emocje i dążyć do tego, nie przekreślać drugiego człowieka tylko dlatego, że tak się zachowa. Wyróżnikiem jest tutaj samoświadomość. Czyli zauważenie danego mechanizmu i emocji w momencie, w którym ona występuje. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Dlaczego o tym opowiadam? Tych historii o tym, jak się tworzą mechanizmy postrzegania rzeczywistości i jak my skutecznie realizujemy te mechanizmy, jest mnóstwo, słuchajcie. Każdy z nas rozpoczyna w momencie narodzin swoją własną podróż. Taką bohaterską, bo każdy z nas jest bohaterem własnego życia. Każdy z nas jest aktorem własnego życia. Każdy z nas ma jedyną swoją rodzaju rolę do zagrania. Rolę siebie. Tylko, że tą rolę możemy cały czas udawać, ale tą rolę możemy też odkryć. Możemy zgłębić znaczenie tej roli. Możemy zapytać się, czy naprawdę jesteśmy bohaterami naszego życia. Odkryć to bohaterstwo. A to jest bardzo, bardzo trudne. Jeszcze powiem wam taką krótką historię jednego z moich uczniów. Był bardzo trudny projekt akurat wtedy. Ja dzięki temu, że miałem pełne dofinansowanie, mogłem pracować z młodzieżą, która wymagała bardzo intensywnej pracy, bardzo takiej intymnej pracy. To była prawie praca terapeutyczna, bo to była bardzo pogruchotana młodzież. I miałem jakiegoś ucznia, który kiedy pisał tą historię, to ćwiczenie, realizowałem to ćwiczenie, to moja historia, opisał swoje życie. Jak czytałem to, jak on o tym opowiadał, łzy mu leciały jak grochy. Facet był taki, że bez karabinu, znaczy bez pistoletu do niego lepiej nie wychodzić. Wiecie, no był łysy, tak jak my, ale on był łysy, wiecie, inną łysością. Był łysy inną łysością i miał tak potężną nienawiść do siebie i do świata. I ja nie wiedziałem skąd. W momencie, kiedy on opisał tę historię, to ja wiedziałem skąd. Opisał historię relacji z ojcem. I opisał to bardzo pięknie. On nawet nie rozumiał, że dotknął znaczenia tej relacji. Ale opisał to w taki sposób. Mniej więcej opowiem, to nie jest zdradzaniem tutaj, to jest tylko pewien koncept. Opisał to w taki sposób, że kiedy się urodził, kiedy był mały, kochał ojca. Kochał go i widział w nim Boga. Bo tata był dla niego najważniejszy. Ale potem poczuł moment, w którym ta miłość momentalnie przerodziła się w nienawiść. I zaczął z dnia na dzień nienawidzić ojca. A potem, przeglądając się w jego lustrze, zaczął też nienawidzić siebie. Bo musiał sobie poradzić z tą nienawiścią. Jego bohater, ciemny, jego cień właściwie, bo on stworzył bardzo potężny cień w sobie. I cień go zawładnął, ego, które jest cieniem, zawładnęło jego osobowością. No, poprowadziło go dalej. Ja nie wiem, co się teraz z nim dzieje. Mam nadzieję, że parę tych historii, które przerobiliśmy, zagrają w nim i dotkną czegoś w nim. Ale wszystkie rzeczy, które nam się przydarzają na naszej wędrówce, są istotne. Kiedyś ktoś mądry powiedział, że dostajemy w naszych bohaterskich podróżach, w naszym postrzeganiu rzeczywistości, w zmaganiu się z rzeczywistością, codziennie szanse. Szanse na zmianę. Codziennie. Właściwie to, czy Bóg, czy los, jak zwał, tak zwał, daje nam po kilka szans dziennie. Rzuca nam pod nogi. Tylko pytanie jest takie, czy my potrafimy zauważyć te szanse. Czy to są to szanse rozwojowe, czy biznesowe, to nie ma znaczenia.
Szansa jest zawsze szansa na realizację samego siebie. Może być biznesowa, może być rozwojowa i tak dalej. Los rzuca nam pod nogi szansę. Tylko jeżeli my realizujemy mechanizmy postrzegania rzeczywistości, które odziedziczyliśmy tylko po przodkach, i to są negatywne mechanizmy postrzegania rzeczywistości, to prawdopodobieństwo zauważenia tych szans jest znikome. Dlaczego? Bo to nie my idziemy przez świat, tylko idzie nasze poranione ego prawdopodobnie. Jeżeli zaczniemy pracę ze sobą, jeżeli dotkniemy czegoś, co jest może dla mnie bardzo istotne, takie powiedzenie Gnot ist Autor, o którym też wielokrotnie, bardzo często o tym powtarzam, które znaczy poznać samego siebie. Jeżeli my dotkniemy tego rozumienia samego siebie, to wtedy ta wędrówka przez życie może być bardziej, bardzo świadoma. A chodzi o to w życiu, żebyśmy rozpoznali te mechanizmy. A z tymi szansami jest tak, jest taki dowcip. Ja nie przytoczę go teraz dosłownie, ale przytoczę sens tego dowcipu. Jeden pewien Żyd, jakie znacie żydowskie imiona? Mosze. Mosze, dobra, niech będzie Mosze. Nazwijmy go Mosze. Cały czas prosił Boga o biznes, o bogactwo. Cały czas go prosił. Cały czas narzekał, że dlaczego Boże nie dajesz mi szansy, dlaczego nie dajesz mi szansy. I tak cały czas nawija, zło rzeczy temu Bogu. Ten Bóg w pewnym momencie już się... I wyszedł za chmury i powiedział, Mosze, wypełnij kupon. Po prostu wypełnij kupon. Ta metafora, co to znaczy? Zobacz. Zobacz. Możliwość. Wiecie, tej możliwości czasami nie można zobaczyć bez odkrycia samego siebie. Bez zrozumienia tego, kim się jest. To jest najpiękniejsza i najtrudniejsza z podróży. Wewnętrzna podróż, własna, taka bohaterska wewnętrzna podróż, w której to my jesteśmy jedynym, ostatecznym bohaterem, która nazywa się życiem, w której możemy odkryć znaczenie tego życia dla nas. Szanowni Państwo, życzę Wam dobrego odkrywania. Jeżeli ktoś ma do mnie pytania, zapraszam na bok. Będę mógł też tam dać wizytówkę. Jeżeli ktoś chciałby zostawić swój e-mail, wtedy będę mógł też do niego przestać kontakt. Jeżeli macie pytania jakiekolwiek o tego, o czym tutaj porozmawialiśmy, to jest tylko zarys, to jest tylko koncept tego, to jest akurat koncept pewnego warsztatu, na którym też pracuję, który będzie realizowany już niedługo. Ten warsztat będzie się nazywał, a będzie miał kilka nazw. Będzie mój własny bohater, jest jedno określenie. Drugi temat to będzie połączony z wyprawą kajakową w te wakacje. To będzie warsztat rozwoju osobistego dla mężczyzn. Będzie się nazywał wyprawa bohaterów. To będzie właściwie warsztat rozwoju osobistego, ale przy okazji spływu rzeków. Rzeka, doświadczenie zmagania się z naturą daje niesamowity obraz siebie. I to po prostu działa. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i dobrego wieczoru.